Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, jak dokonywać w życiu tych najważniejszych wyborów. Zapraszam. Materiał ten jest w pierwszej linii skierowany do młodych osób, które zastanawiają się, co dalej ze swoim życiem zrobić. Doświadczenie szkolne nauczyło mnie, że faktycznie, jeśli chodzi o licealistów, to jest to bardzo często bardzo poważny problem. To znaczy, młody człowiek, który jeszcze nie jest dorosłym, dojrzałym człowiekiem, dopiero staje się dojrzałym człowiekiem i musi podejmować ważne decyzje, które ukierunkują już w jakimś stopniu jego życie. To jest sytuacja, która wcale prosta nie jest i bardzo często licealiści właśnie, przede wszystkim gdy ich edukacja szkolna zbliża się ku końcowi, bardzo często sprawia im to faktycznie problem, bardzo często ich to obciąża. Często spotkałem się z taką odpowiedzią, gdy pytałem o to, jakie macie plany na przyszłość, to bardzo często spotykałem się z odpowiedzią: nie chcemy o tym myśleć, nie chcemy o tym mówić, bo nie wiemy, bo samo to pytanie już sprawia, że pojawia się gdzieś tam w nas niepokój, bo nie wiemy, co ze sobą zrobić. I dlatego postanowiłem nagrać ten materiał, który może być pewną pomocą właśnie w kontekście dokonywania takich wyborów. Jest to materiał również istotny z punktu widzenia potencjalnych powołań, dlatego że no to również jest decyzja, którą podejmuje się właśnie wtedy, to znaczy domyślnie podejmuje się ją właśnie w momencie zakończenia liceum. Myślę, że będzie on pomocny nie tylko dla młodzieży w wieku licealnym, nie tylko w kontekście podejmowania tej konkretnej decyzji o studiach i ukierunkowaniu swojego życia w ten, a nie w inny sposób, ale w pierwszej linii o tym właśnie będę mówił. A więc do rzeczy. Co taki młody człowiek zrobić może, żeby łatwiej było podjąć taką decyzję, w którą stronę swoje życie ukierunkować? Jest to pytanie, może wbrew pozorom, dosyć ściśle związane z filozofią i teologią, a więc pięknie się tutaj zazębia praca wychowawcza z pracą katechetyczną. Otóż, bo jest to również pytanie o to, jakie jest nasze powołanie. Czy Pan Bóg oczekuje od nas jakiejś konkretnej decyzji? Czy to jest tak, że zostajemy do czegoś konkretnie powołani i po prostu musimy tą drogą pójść, bo jak nie, to będziemy nieszczęśliwi. Jeśli tak jest, to w jaki sposób taką drogę rozpoznać? O tym postaram się dzisiaj w kilku słowach powiedzieć. Zacznijmy od tego, że powołanie nie jest czymś, i tutaj w sensie ścisłym, nie, w sensie szerokim, czyli do czegokolwiek, to nie tylko w kontekście powołania do życia Bogu poświęconemu. Powołanie nie jest czymś, co jest takim absolutnie niezmiennym klocem. To nie jest jakaś jedna decyzja, która zapadła gdzieś tam w wieczności i teraz człowiek po prostu musi ją zrealizować, bo jak nie, to całe jego życie się posypie. Czymże więc jest powołanie i jak je rozpoznajemy? Otóż człowiek rozpoznaje swoje powołanie poprzez badanie swoich skłonności. Badanie tego, do czego czujemy się pociągnięci, co sprawia nam przyjemność, w czym dobrze się realizujemy. I w ten sposób człowiek odnajduje to, do czego został faktycznie mniej lub bardziej powołany. Co mam na myśli, gdy mówię mniej lub bardziej? Otóż każdy człowiek może znaleźć w swoim życiu jakieś obszary działalności, które sprawiają mu szczególną przyjemność. Ktoś może mieć szczególne skłonności i zdolności do tego, żeby zajmować się matematyką, ktoś filozofią, ktoś będzie miał szczególne zdolności do pracy z ludźmi, na przykład pod kątem rozwiązywania ich problemów, na przykład pod kątem takiego wyczucia, co ich trapi i zbadania
ich problemów, rozwiązywania ich problemów. Ktoś będzie miał szczególne zdolności do pracy z dziećmi. Ktoś będzie miał szczególne zdolności do prac fizycznych, czy to jakichś konkretnych, czy ktoś będzie miał zdolności do tego, żeby organizować. I tutaj też może być całe spektrum, tak, od takiej organizacji na przykład ściśle militarnej po organizację jakichś zupełnie logistycznych spraw. To może być jakby oczywiście no, całe spektrum, cały wszechświat, można powiedzieć, możliwości, co do których człowiek może czuć się pociągnięty i może znajdować w tym przyjemność, gdy będzie się tym zajmował. No taki człowiek, który znajduje w czymś przyjemność, chętnie się tym zajmuje, łatwiej jest mu poświęcić na to czas, a więc zwykle osiąga też lepsze wyniki w tych dziedzinach. I co to ma wspólnego z powołaniem? Ano, nie mamy praktycznie innego sposobu na rozpoznanie tego, do czego zostaliśmy przez Pana Boga powołani, jak właśnie badanie tych naszych skłonności. Jeszcze nie wchodzę bezpośrednio w kwestię powołania do życia duchownego, ale to również będzie na bardzo podobnym poziomie, przynajmniej na początku. Do tego zaraz wrócę. A więc rozpoznajemy, że właśnie Pan Bóg obdarzył nas pewnymi zdolnościami, pewnymi skłonnościami, które zasadniczo ukierunkowują nas na jakąś dziedzinę życia. No i teraz taki młody człowiek, będący właśnie w wieku licealnym, może sobie znaleźć, rozpoznać te obszary, których realizacja sprawia mu szczególną przyjemność. Zwykle w życiu człowieka jest takich obszarów kilka, może dwa, trzy, może być czasem ewidentnie jeden wyróżniający się, natomiast ich rozpoznanie już coś nam daje. To jest jeszcze dosyć ogólna sprawa, ale teraz jeśli właśnie stoimy przed konkretną decyzją, w którą stronę w moim życiu chcę pójść, no to gdy już rozpoznałem takie obszary, wtedy mogę się konkretnie zacząć zastanawiać, co w danym obszarze mógłbym konkretnie robić. I to już wymaga pewnego zbadania sprawy. Można sobie w internecie poszukać zawodów, które są w jakiś sposób związane właśnie z tym obszarem. I to wymaga już oczywiście no, pewnej pracy, takiego poszukiwania, zastanawiania się, aha, to wydaje mi się, to odpowiada jakby moim skłonnościom, w tym bym się czuł dobrze, widzę takie możliwości realizacji tych moich skłonności. Jeśli właśnie jest ich kilka, to być może można znaleźć takie zawody, których, gdzie one się też stykają, gdzie w jakiś sposób realizują się razem i wtedy się zastanowić, no dobrze, czy faktycznie to jest zawód, który z jednej strony będę się w nim czuł dobrze, będzie to odpowiadało moim tym naturalnym skłonnościom, a z drugiej strony, czy jest to zawód, który wydaje się, że będzie w stanie utrzymać mnie i moją rodzinę. I w ten sposób jest to racjonalny sposób do zbadania tego, czym człowiek mógłby się w przyszłości zajmować. Jest on jak najbardziej zgodny właśnie z wolą Bożą, w tym sensie, że Pan Bóg oczekuje od nas, że my naszym rozumem będziemy rozpoznawali właśnie do czego zostaliśmy powołani w tym sensie, czyli nie jest to coś, co niejako przychodzi na nas tak zupełnie z zewnątrz, na zasadzie, że bach, spada na nas jakaś decyzja i my musimy za tą decyzją pójść. Nie, to powołanie jest wpisane w nas i my musimy je odczytać z nas, tak, poprzez właśnie te skłonności, które posiadamy. No i teraz jak to się ma do powołania, do życia Panu Bogu poświęconemu? Czy to jest dokładnie tak samo? Jest bardzo podobnie. Otóż również w przypadku tego powołania rozpoczyna się od tego, co nazywamy w teologii subiektywnym powołaniem, czyli właśnie tym, które człowiek musi rozpoznać w samym sobie. A więc gdy młody człowiek odczuwa, że czuje się szczególnie pociągnięty, czy to do modlitwy, czy to do liturgii, czy do pracy duszpasterskiej, czy do takiej pracy powiedzmy religijno-wychowawczej. Jeśli człowiek czuje faktycznie, że tak, w tym czuje się dobrze, to jest coś, co mnie naprawdę pociąga i nie jest to tylko jakiś powiedzmy taki syndrom ponawróceniowy, który trwa jeden miesiąc, tylko faktycznie widzę, że to jest coś, co naprawdę, w czym naprawdę czuję się dobrze. Tak, młody człowiek, który
Na przykład czuję się szczególnie pociągnięty do liturgii. To jest rzecz, która zdarza się faktycznie dosyć często. Jest to pewien znak, który może wskazywać na to, że faktycznie powinienem tą drogą pójść. No i wtedy, gdy człowiek to widzi, widzi, że tak, w jakiś szczególny sposób właśnie te rzeczy mnie pociągają, w tym czuję się naprawdę dobrze, wtedy ten człowiek powinien zadać sobie pytanie, czy jestem gotów moje życie temu poświęcić? Czy jestem gotów oddać wszystkie moje inne plany, wszystkie moje życzenia, całe moje życie? Czy jestem gotów poświęcić właśnie życiu poświęconemu Panu Bogu? Czy jestem gotów ponieść te wszystkie ofiary, które są z tym związane, ze względu na chwałę Bożą i zbawienie dusz? Gdy taki człowiek odpowiada sobie, nie, w ogóle nie czuję się na siłach, no to znaczy, że brakuje tego subiektywnego powołania, tego, które jest gdzieś tam zapisane w nas. Jeśli taki człowiek odpowiada sobie, w sumie jestem gotów, tak, jestem gotów wszystko dla Pana Boga oddać. Chcę spróbować, chcę sprawdzić, czy moje powołanie faktycznie jest prawdziwe. Wtedy taki człowiek zgłasza się do zakonu, czy też do seminarium i tam zostanie jakby sprawdzone to powołanie i tam mówimy o obiektywnym powołaniu do życia Panu Bogu poświęconemu. Obiektywne w tym sensie, że musi być zewnętrznie właśnie stwierdzone poprzez władzę kościelną. Kościół poprzez swoich przedstawicieli ma sprawdzić powołanie tego młodego człowieka, ma sprawdzić, czy faktycznie jego intencje są czyste, czy ma wszystkie zdolności, umiejętności, sprawności, które będą potrzebne do realizacji tego konkretnego powołania, co do którego ta osoba jest, którym ta osoba jest zainteresowana. I jeśli Kościół taką osobę powołuje, ostatecznie dzieje się to przez wezwanie biskupa, który wzywa w trakcie ceremonii święceń, wcześniej tych niższych święceń, później wyższych święceń. Jeśli mówimy o powołaniu kapłańskim, jeśli mówimy o powołaniu zakonnym, to przez profesję, śluby, tam odbywa się już to uroczyście to powołanie i to jest obiektywne powołanie. No i oczywiście musi mieć miejsce i jedno, i drugie, żebyśmy faktycznie mogli mówić o prawdziwym powołaniu do życia poświęconego Panu Bogu. W kontekście powołania do życia duchownego polecam bardzo książkę ojca Wolonieckiego, Królewskie kapłaństwo. Jest to bardzo dobra, krótka praca, która pokazuje, jakie są niewłaściwe motywacje, jeśli chodzi o powołanie kapłańskie, jakie są właściwe. Pokazuje on ostatecznie, że najwyższym, najważniejszym, jedynym tak naprawdę prawdziwym celem, dla którego człowiek powinien Panu Bogu się poświęcić, jest chwała Boża. I bardzo bliski temu jest ten cel, żeby zbawiać duszę, bo chwała Boża realizuje się właśnie wtedy, gdy stworzenie, to rozumne stworzenie, wpisuje się w ten Boży plan, czyli dociera do zbawienia. I w ten sposób my możemy na tym naszym poziomie tą chwałę Pana Boga zwiększać. Oczywiście, że Jego sama wewnętrzna chwała jest nieskończona i absolutnie wystarczająca i tutaj nic nie możemy zmienić, natomiast na poziomie tego stworzenia, które zostało stworzone, tej chwały Bożej może być mniej lub więcej. No i to właśnie zależy od tego, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób my nasze powołanie właśnie realizujemy, czy docieramy do nieba, czy nie. I to jest dobry moment, żeby przeskoczyć znowu do rozważań, powiedzmy, że bardziej ogólnych, dotyczących wszystkich powołań, a nie tych tylko ściśle religijnych czy duchownych. Otóż pamiętajmy o tym, że naszym najważniejszym, pierwszym, kluczowym powołaniem jest właśnie to, żeby dotrzeć do nieba. I wszystkie te decyzje, czy pójdziemy taką drogą albo inną, one wszystkie mimo wszystko są tylko i wyłącznie pytaniami o środki do celu. Wybieram tą drogę, na przykład chcę zostać architektem, tak, i czuję się faktycznie w tym zadaniu dobrze. Widzę, że to jest praca, która może zapewnić środki do utrzymania rodziny. Jednak to nie jest cel ostateczny. Widzę, że jest to środek, który może stworzyć dobre okoliczności do tego, żeby zbawić duszę moją i moich bliskich. To jest ten cel ostateczny, najważniejszy i wszystko inne rozważamy w kategorii tych środków. No i to oczywiście ogranicza też, powiedzmy, wybór tych dróg do wszystkich tych, które są
moralnie dopuszczalne, a wyklucza wszystkie te, które są moralnie niedopuszczalne, no bo one siłą rzeczy nie prowadzą do tego naszego prawdziwego, ostatecznego, pełnego powołania. I tutaj warto też zwrócić na to uwagę, że właśnie człowiek, młody człowiek, jeśli jest zaniepokojony tym wyborem, to oczywiście niech również pamięta o tym, żeby Panu Jezusowi w modlitwie to wszystko poświęcać. Pamiętajmy, że Pan nasz Jezus Chrystus, On chce być cały czas z nami, jest obecny z nami w Najświętszym Sakramencie, chce towarzyszyć nam w tej ścieżce, którą wybierzemy, po to, żeby nas do nieba na niej doprowadzić. I tak jak najbardziej polecajmy mu też ten wybór, żeby to był dobry wybór, żeby to był wybór, który będzie faktycznie wybrany z dobrą intencją, z tą intencją, żeby faktycznie dążyć do tego celu ostatecznego, żeby wybrać dobre, godziwe środki do tego celu ostatecznego. Prośmy go, żeby on faktycznie wspierał nas i jednocześnie niech to będzie dla nas pociechą, że to nie jest tak, że musimy wybrać jedną z tysiąca dróg i musimy trafić w tą właściwą, bo jak nie, to koniec. Nie. Pan nasz Jezus Chrystus chce być z nami w naszym życiu, niezależnie od tego, który z tych środków dobierzemy, bo cel ostateczny nie jest bezpośrednio zależny od tych środków, które wybierzemy, czyli od tych dróg naszego życia, które obierzemy. On zawsze będzie z nami, jeśli tylko my sami go z naszej duszy nie wyrzucimy. A więc przede wszystkim trwajmy przy nim, prośmy go, żeby on pomógł nam dokonać dobrego wyboru, takiego, który faktycznie będzie nas prowadził do tego celu ostatecznego, żeby on też zawsze z nami był i na tej ścieżce nas prowadził. Na zakończenie jeszcze jedna uwaga, można powiedzieć bardziej praktyczna, mianowicie dlaczego to jest potrzebne, żeby rozpoznawać, do czego się czujemy pociągnięci? Już lekko o to zahaczyłem, że mówiąc o tym, że człowiek, który czymś lubi się zajmować, będzie siłą rzeczy poświęcał temu więcej czasu, chętniej będzie ten czas poświęcał, a więc będzie się to pewnie lepiej rozwijało, będzie to szło pewnie w lepszą stronę. To jest bardzo ważne. Dlatego, że wybierając zawód, wybierając tą drogę naszego życia, no, wybieramy to, czym przez dużą część naszego czasu będziemy się zajmowali. Jeśli to ma być tylko i wyłącznie, wybierzemy to tak tylko i wyłącznie pragmatycznie, że z tego będą pieniądze, to możemy się w ten sposób skazać na coś, że będziemy na to, że będziemy większą część naszego czasu poświęcali rzeczy, która nas w ogóle nie interesuje. I przez to bardzo łatwo staniemy się takimi zgorzkniałymi cynikami, którzy robią swoją robotę, bo trzeba to zrobić. Bardzo łatwo jest wtedy stać się takim na przykład lekarzem, który tylko odhacza tam kolejne punkty, czy niestety również osobą duchowną, która tylko wypełnia swoje obowiązki, ale tak naprawdę to już myśli o tym, żeby odejść, żeby już zostawić tą robotę i odpocząć sobie, jakoś zająć się czymś, co ja lubię. No właśnie. Jeśli zasadniczo nasze życie ukierunkujemy, nie uwzględniając tego, do czego czujemy się pociągnięci, w czym jesteśmy dobrzy, co sprawia nam przyjemność, to istnieje ogromne ryzyko, że staniemy się właśnie takimi urzędnikami cynicznymi, zgorzkniałymi, którzy już tylko myślami są, wykonując swoje obowiązki, myślami są gdzieś tam już daleko przy jakimś swoim hobby. To jest bardzo przykra sytuacja, bardzo szkodliwa dla społeczeństwa, dla jednostek i ogólnie rzecz biorąc również niebezpieczna dla naszej drogi do Pana Boga, bo trudniej jest wtedy dobrze wypełniać swoje obowiązki. Trudniej jest wtedy faktycznie z miłością te obowiązki wypełniać, gdy trzeba właśnie większość naszego czasu poświęcać na sprawy, co do których jakby w ogóle nie czujemy się pociągnięci. Oczywiście, że da się to zrobić i człowiek, który nie jest w stanie swojego życia już w tej chwili jakby zwrotnicy przestawić i czuje się, że właśnie został jakby w takie rzeczy wciśnięty albo podjął niewłaściwe decyzje i teraz musi zajmować się rzeczami, które wielkiej przyjemności mu nie sprawiają, to oczywiście, że może to być również pewne źródło zasług. Oczywiście, że wtedy trzeba starać się włożyć w to tyle miłości, ile potrafimy, ale właśnie trzeba starać się tak wykonywać ten zawód, poświęcać swoje życie w danym zajęciu tak właśnie dobrze, tak z tak pełną miłością, jak tylko potrafimy, z miłością do Pana Boga i bliźniego. To jest dużo łatwiejsze, gdy uwzględni to wcześniej nasze zdolności, nasze powiedzmy
predyspozycje, jest to dużo łatwiejsze, jednocześnie szansa na to, że uda się osiągnąć coś wielkiego, jest dużo większa. Człowiek w to zaangażowany, co lubi, jest dużo większa szansa, że będzie to robił właśnie z pewną miłością, z oddaniem, i jeśli tam są właśnie jeszcze te pewne talenty, no to jest ogromna szansa, że powstanie z tego naprawdę coś wielkiego. A więc to rozważenie, wzięcie pod uwagę tego, do czego czuję się pociągnięty, ma kluczowe znaczenie i z punktu widzenia jednostki, i z punktu i jej, powiedzmy, szczęścia doczesnego, i jej szczęścia wiecznego, bo to jest kwestia wypełniania później swoich obowiązków, i z punktu widzenia społeczeństwa, bo społeczeństwo może później naprawdę wielce profitować, na przykład ze względu na lekarza, który faktycznie kocha ten swój zawód, czy ze względu na kapłana, który kocha to swoje powołanie. Tak, to społeczeństwo może wtedy profitować, może wtedy zyskać naprawdę bardzo, bardzo wiele. Nie oznacza to znowu, że jest to jakaś taka jedna sztywna rynna, w którą trzeba koniecznie wskoczyć, inaczej będzie katastrofa. Jak wspomniałem, to zawsze jest całe spektrum rzeczy, które w jakiś sposób nas interesują, pociągają, i zawsze to można w sposób jednak dość różny ukierunkować. W jakim stopniu pewne rzeczy da się zmieniać, później niektórych rzeczy już się zmienić nie da, można wtedy próbować w jakiś sposób, powiedzmy, lekko modyfikować nasze obowiązki, nasze życie, tak żeby to w jakiś sposób bardziej odpowiadało naszym talentom, naszym zdolnościom. To nie jest to samo, co nasze zachcianki. Tak? To jest istotne. Tak? To nie mówię tutaj o tym, że należy podążać za swoimi zachciankami, ale że zachcianka to jest czysta, prosta, emocjonalna reakcja na coś, co odbieramy jako przyjemne. To nie jest to samo, co odczytywanie naszych zdolności, talentów, przez co możemy rozpoznać faktycznie nasze powołanie, które zwykle jest też pewnym spektrum. Ono może być bardzo różne, to może być całe spektrum, może obejmować, może się mieścić w życiu Panu Bogu poświęconym, to znaczy, że człowiek może być tylko i wyłącznie jednoznacznie powołany do tego, żeby całe swoje życie oddać Panu Bogu, ale wciąż pozostaje jeszcze kwestia rozpoznania tego, gdzie Panu Bogu będę służył najlepiej. Tam też również człowiek rozpoznaje to właśnie w ten sposób. Do czego ja czuję się w jakiś sposób szczególnie pociągnięty, co w jakiś sposób do mnie najbardziej tutaj przemawia. No i oczywiście w przypadku świeckich powołań jest podobnie, to mamy pewne spektrum, które zawiera różne rzeczy, zgodnie właśnie z różnymi zainteresowaniami, talentami, które człowiek posiada. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, żeby wszystko ukierunkować na ten cel ostateczny, żeby wszystko z Panem Jezusem na modlitwie omówić, żeby cały czas pamiętać, że to jest nasze największe powołanie, żeby być jak ta gwiazda na firmamencie Bożej chwały, czyli żeby naszą duszę tutaj na ziemi udoskonalać, żeby ją wszczepić mocno w Chrystusa, żeby stać się uczestnikiem boskiej natury i później przez całą wieczność jaśnieć tym Bożym światłem i radować się Jego radością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.